Szanowni Państwo, rozwiążemy sobie następującą nietrudną nierówność trygonometryczną. Tangens x mniejszy od pierwiastka z 3. Proszę Państwa, nasz znakomity nawyk zaczynania od założeń teraz właśnie będzie procentował, dlatego że założenia w tym zadaniu są nieco inne niż w większości równań nierówności trygonometrycznych, z jakimi mamy do czynienia, gdzie występują sinusy i kosinusy. Tu mamy tangens. Nie zawsze tangens da się obliczyć. Nie dla każdej liczby rzeczywistej tangens jest określony. Żeby tangens był określony, to x nie może być liczbą postaci pi drugich plus k pi, gdzie k jest całkowite. Przypomnę zupełnie na marginesie, że ten zapis to jest skrót myślowy na bardziej formalnie wyrażone zdanie. Dla każdego x k całkowitego x jest różny od pi drugich plus k pi. Ale to tylko na marginesie, to my doskonale wiemy. Musimy wykluczyć liczbę pi drugich i wszystkie liczby, które są od pi drugich, odległe o wielokrotność całkowitą pi. Wiedząc to, możemy przystąpić do rozwiązywania. Myślę, że nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że ułatwię sobie nieco życie i narysuję rysunek, który pozwoli mi, jeśli jest dostatecznie staranny, odczytać rozwiązania wprost z rysunku. Zatem narysuję fragment wykresu funkcji tangens. Oczywiście nie narysuję całego wykresu funkcji tangens, to jest funkcja okresowa. Musiałbym rysować nieskończenie długo, proszę Państwa, mieć nieskończenie dużą tablicę. Ani nie mam nieskończenie dużej tablicy, ani nie mam ochoty rysować nieskończenie długo, zatem narysuję jeden fragment. Ale ponieważ funkcja tangens jest funkcją okresową, to ten jeden fragment tak naprawdę mi wystarczy. On jest reprezentatywny dla całości. Cała reszta wygląda do niego podobnie. Właściwie wygląda identycznie, tylko jest przesuniętymi kopiami tego fragmentu, który narysuję za chwileczkę. Zatem narysuję fragment od minus pi drugich do pi drugich. Jak wiemy, proste x równe minus pi drugich i x równe pi drugich są asymptotami funkcji tangens. Tak, i wykres tangensa wygląda mniej więcej tak. O, to jest wykres funkcji y równa się tangens x. Wiemy dalej, że tangens x przyjmuje wartość równą pierwiastek z 3 dla kąta pi trzecich. Tu mniej więcej jest pi trzecich. Tu jest pierwiastek z 3. Zatem, proszę Państwa, ten fragment tego kawałka wykresu, który leży poniżej prostej y równej pierwiastek z 3, dlatego że tangens x ma być mniejszy od pierwiastka z 3, tak? Zatem mówiąc językiem geometrii, mogę wyobrazić sobie, że rysuję krzywą y równą tangens x odpowiadającą lewej stronie. Tak. Następnie rysuję krzywą, która w tym przypadku jest linią prostą, y równa pierwiastek z 3, która odpowiada prawej stronie. I patrząc geometrycznie, interesuje mnie ta część osi x-ów, te wartości odciętych, dla których żółta linia leży niżej niż zielona linia. Żółta linia leży niżej niż zielona linia w tym kawałku. O. Zatem zbiór rozwiązań nierówności, dopóki ograniczamy się do przedziału od minus pi drugich do pi drugich, ma postać od minus pi drugich do pi trzecich. Ale proszę Państwa, ponieważ ten kształt wykresu powtarza się cyklicznie, okresowo co pi, no to żeby otrzymać zbiór wszystkich rozwiązań, napiszę minus pi drugich plus k pi do pi trzecich plus k pi, gdzie k jest całkowite. I znowu, ja zostawię to w tej postaci, ale gdyby chcieć to wypowiedzieć bardziej formalnie, powiedzielibyśmy, że x, liczba x jest rozwiązaniem wyjściowej nierówności wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba całkowita k, że x należy do przedziału tej postaci. Albo też można powiedzieć, że liczba x jest rozwiązaniem danej nierówności wtedy i tylko wtedy, gdy należy do sumy wszystkich przedziałów tej postaci, gdzie k przebiega liczby całkowite. Obojętnie jak to wypowiemy, jednym czy drugim formalnie poprawnym sposobem, czy tym skrótem myślowym, zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.